Cześć, z tej strony Ben, znaczy witam w szóstym już odcinku z gry Kingdom Rush i w Mrocznej Wieży zmierzymy się z swego rodzaju oblężeniem Mrocznej Wieży, zmierzymy się z tym Weznanem całym, tym czarodziejem, bo to jest jego wieża, także, o, zmienię tylko tutaj, żeby wyższy poziom trudności i gramy. A coraz fajniej mi idzie, coraz fajniej się gra. Wieża może troszeczkę... No, jeżeli chodzi o kształt, może przypominę Ortang, bo tak to jest szersza. Co tu będzie szło? Czyli tak, po tej stronie powinny pentagramy w ogóle to jakieś są. Bym zabezpieczył to. Trzeba zabezpieczyć przejście, tu byśmy dali łuczników. Może z jeden mag być tutaj. No z tej strony będą szli bandyci, to na nich będzie mag dobry. No ale ogólnie to będą lepsi łucznicy. Patrz jak chłop wyzywa, potrzebujesz poradnika, ja ci zaraz dam. Let's see where you... O ty moju. No bandyci, patrzcie jak schodzą tam ładnie. Z tymi hellhandami gorzej trochę. A, zapomniałem, że tu szkielety jeszcze będą szły, no dobra. Kogo przywołam? Zaraz zobaczysz, kogo przywołam. No widzę, tutaj jest mniej fal, bo tylko 15, ale... Patrząc na to, jak to wygląda, będzie dość grubo. No dobra, ty kolego, ty powyś ich pan poszedł powybijać. O, jak się tutaj skumulowali z tym nekromancerem. Świetnie. Dobra, latające jednostki to akurat dla mnie jedna z przyjemniejszych rund. Lubię w sumie te rundy. Tutaj można wbić kasa, a nie jest tak najgorzej. Dobra, ładnie. Ciśniemy ich. Porzuć wszelką nadzieję. Nie. Nikt nie będzie tu nic porzucał. Dobra, baraki to podstawa. Ja ich zapomniałem oczywiście ulepszyć. O, tu ponabijane głowy. Ciekawie. Nie będę się tak śpieszył z tym przywoływaniem rund. Mamy czas. A, zaczyna się powtarzać. Proszę się wycofać. Wycofaj się, bo zaraz zostaniesz. A tego byśmy nie chcieli raczej. Dobra, jak tu się skumulujecie. Dobra, teraz Dark Knight. A, no to sobie z nimi poradzi fajnie ten mag, który tutaj stoi. No dobra, na razie nie wygląda to najgorzej. You're not even a challenge. Ciekawe. Zaraz się okaże. No proszę ich bić wszystkich tam. Spell on you, dobra. Puszczaj wszystkie spele.
A będzie dobrze. Okej, lecimy z tematem. Kolejnych przeciwników czeka. A, bandyci, no to przyjemne jednostki. Why so serious? No, bijcie tego łucznika, który ma tyle HP, co kot na płakanie. Dobra, dajcie barbarzyńców tutaj. Oni sobie ładnie poradzą. Nie poddamy się tak łatwo. Nie będzie tak lekko. No dość wytrzymałe są te szkielety. To jest dość podejrzane. Kurde, wkurzają te szkielety. Może nie są jakieś ultramocne, ale odwracają uwagę wieżyczek od ważniejszych przeciwników. Lecimy z kolejną falą yellow. O, coż to? Aha, demony będzie przywołał w miejscu tych pentagramów. No to ma sens w sumie. Dobra, muszkiety sobie ładnie radzą. Here's Feznan, aha. No nawiązanie do Here's Johnny. Kto by się spodziewał. Teraz będą latające jednostki. Dobra. Świetnie, oto... Nie to. Dobra, trzeba było tych szkieletów się pozbyć trochę. Tu może damy w sumie przy tym cmentarzyku ich. Oto. Dobra. Okej. No na razie nie jest źle. No tutaj troszeczkę ich przeszło. Zabili tego młota, ale to nic. Nie jest jakaś ultra strata. Dobra. I teraz trzeba tych, by było, łuczników rozwalić. Dobra, lecimy z latającymi. Siódma fala. No to dopiero połowa. Wolno idzie, ale to się wydaje, że wolno idzie przez te szkielety właśnie. Dobra, tu dajmy im tym, żeby było mocniej. Mocniejszy atak, żeby był. W tym sensie oczywiście. No i zobaczymy, co z tego będzie. No, troszeczkę inaczej chciałem trafić. Ej, bo zaraz mi dolecą. Tak nie może być. Okej, tam zniszczyliśmy. Ale, no dobra, niestety dwóch przeleciało. Oby więcej się to nie powtórzyło. Tu dajmy tych. Tu dajmy maga, który będzie tam kosił też. Miejmy nadzieję, że więcej serduszek nam nie spadnie. I że będzie w porządku. O nie, idą nekromanci. You are so weak. Nie sądzę. No dobra, dużo jest tych nekromancerów, tam trzeba ich powybijać trochę. Dobra. No a tutaj tego na środku trzeba sklepać. No, nareszcie, brawo. Jejku, ile tam tego idzie.
Co to mi zrobił? Skubaniutki. Wieżę mi zablokował, ej. Tak się nie robi. O, to mi się przyda, bo to było spoko, jak pamiętam, jak używałem. Ej, ej, no proszę to uwolnić, co ja mam z tym zrobić? Kurde, robi się nieciekawie, no. No klepię w to i co? To nic nie robi, no. Jak ja mam to uwolnić? Dobra. No kurde, to denerwujące jest, jak coś trzeba klikać, bo nie zawsze ci to kliknięcie zadziała. O nie, żebym to nie musiał tego powtarzać, nie. Proszę, nie. Dobra, chwilowo było zrobiłeś nieciekawie. A Gaugan najgorszy. Mi tu wieżyczki niszczył. A ja no nie mam takiej, żeby tu klikać i tu klikać, no. To nie jest tak szybko, jakby się myszkę sterowało czy czymś. Ojejku. No to on, jak on będzie to używał do samego końca, to trochę wkurza. O kurde, no. Dobra. No, ileż można? Rozumiem, że to jest boss, ale... No, klik, walę w to palce, mi nic się nie dzieje, no to... Zdenerwujące, bo nie wiesz, czy to będzie działać, czy nie. Oto dam. To powinno pomóc. Mam taką przynajmniej nadzieję. I tu dam bym... Znowu chciałem powiedzieć wikingów zamiast barbarzyńców. Dobra. No, coraz więcej. Nie mam czasu, żeby tak tego klikać, bo ja muszę pilnować, żeby użyć zdolności specjalnych. Dobra. No i patrzcie, znowu co zrobił, no. Niesamowicie tutaj przeszkadza. Mogłoby się skończyć, z którą palą ta zdolność jego. Ale w sensie nie z ostatnio, tylko trochę wcześniej. Dobrze, te gargulce są łatwe, czy tam i te inne im pokrewne stworzenia. No bo inaczej by było cienko. Szybko, 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 szybko. Freedom, dobra. O, coraz więcej wieżyczek blokuje. 12 fala, jeszcze 3. No to już wiem, dlaczego tu nie ma 19 czy iluś fal. Bo to było zbyt denerwujące i długie. Dobra. Okej, idą golemusy. No dobra, jakoś ich ciśniemy na... No patrzcie, i nawet nie skupiam się na ulepszaniu przez to, bo cały czas muszę klikać. Dobra, dajmy im, żeby większe obrażenia zadawali. Dobra.
13 fala. Stawiam kolejną wieżyczkę. Ojejku. Ciężka plansza pod tym względem, że trzeba się namęczyć z tym klikaniem, ale ogólnie na razie idzie nie najgorzej. No i co, tu klikałem też tyle tak samo jak na tamtych wieżyczkach i te w przeciwieństwie się nie odblokowały. Dobra. O nie. Oby żaden inny boss nie miał takich głupich zdolności. Bo, znaczy ten Yeti zamrażał, nie? Ale to było nawet okej, bo tam po prostu się uderzało i to się blokowywało, a tutaj no nie wiem. Dobra. Ciśniemy ich. Okej. Jako tako to idzie. Mam nadzieję, że tak będzie do końca. Golemusa tam postawmy i umocnijmy go. Face your doom, o ty gnoju. Teraz pokażę ci, ile znaczy twoja magia. Aha! No właśnie, tak to wygląda na telefonie. Nie, to dużo tego jest. To też, że on to blokuje, to jest zbyt OP. Muszę to tutaj rzucić. Jest! Nekromancerzy zbici. I ostatnia fala właśnie rusza. Ostatni atak przeciwników. To teraz nie powinienem walczyć z tym wyznanym? Aha, no to czyli... Wysłał na mnie swoich minionów, a sama rozgroje, tak? Jak to się mówi. Jest... Dobra. Potężnego kolejnego golemusa dam. Tutaj da... Throw, o! Fajnie. Dobra, tutaj damy, żeby headshoty mogli walić, to będą skuteczniejsi. I groźniejsi przede wszystkim. No nie, szybko, interwencja. Tam damy tego czarnoksiężnika. I'm not afraid of dark, the dark is afraid of me. Ciekawy zawodnik. Dobra, no nie zdążyliśmy tutaj wszystkiego ogarnąć, właśnie o to chodzi. Jeszcze idą golemusy. Ale mam nadzieję, że golemusy pokonamy. Niby taki potężny czarnoksiężnik, ale sam to już nie wyjdzie z tej wieży. To znaczy, że nie jest potężny, elo. Yes, we shall pass. You shall not pass. Szybko. Dobra, wygląda jakbyśmy to robili. To powinno się udać. Golemus tam zostanie zbity. Headshot, pięknie. You're so weak. No to skoro ja jestem weak i jestem słaby, to co mają powiedzieć o twoich minionach? Look, like it's time for me to go posta. Chodź tutaj.
Idzie. Idzie gnój. A, znowu będzie przywoływał miniony. No to jest niby każdy boss, ale te szkielety są najgorsze. O nie, on to będzie robił serio. No to z tą zdolnością może być ciężej trochę. Dobra, wysyła tych takich łatwych minionów w teorii. Chodź, golemu w sklepie go. Wiadomo, że nie ma takich szans golem niby. Ale co poklepał to jego. Dobra. Trzeba wszystko bić. O nie, szybko odblokować wieżyczki, odblokowywać. Odblokować, bić wszystkich tam. Bez wyjątku ich wszystkich klepać po kolei. Zero litości. Kolejny golemus ma powstać. Dobra. No nie jest najgorzej. Klepiemy go, klepiemy. Szybko załatwić go, załatwić go. I co te... O nie! Dobra, tak, nie tak miało być. O nie, hej, halo, to przegrałem, znaczy nie. Nie można tak myśleć, ale robi się nieciekawie. Ej, ale w sumie dobra, nie, no w sumie luzik. Dlaczego tak uważam, że teraz nagle luzik? Bo nie zadaje... Znaczy, nie zadaje. Bo nie rzuca zaklęć, dobra. O, jak go spalił. Skubaniutki okrutnik. Jest, defeat Veznan. I co, taki kozak był i po nim. Jakaś czarna magia się rozbryzła. Poleciała. I po kłopocie. Greedy Defender, complete. Co? Complete? Victory, we did it. Co jest? Party time. Your Majesty, Veznan is no more. General, I have been a defender of... Okay. Co jest? To jakim cudem plus 130 gwiazdek? Załóżmy, że przejdę jeszcze dwa challenge na tym. To będę miał tych gwiazdek 60. Co tu jest? To chyba zło powróci, to chyba jeszcze nie jest koniec. Finally. Mine. O! Czyli mamy jakiegoś nowego maga, czy jak? Aha, czyli kampania była taka króciutka, rozumiem. A teraz mam jakieś poziomy dodatkowe. Nie, czy co, czy nie są? Aha, teraz tak jakby są dobitki. Wojsk Veznana, tak? Albo coś w tym stylu. I są mapy w tych miejscach, w których właśnie się zastanawiałem, dlaczego nic nie ma. I tu będą chyba w każdej będzie boss, tak mi się coś wydaje. Dobra, to spróbujmy sobie przejść to. No to pokonaliśmy głównego bossa. Z jednego miejsca oni mogą iść? Nie no, z dwóch chyba mogą iść. Tak mi się wydaje, dobra. Skeleton i Skeleton Knight. O, no to nowe jednostki. Ej, to może być fajne. To może być fajne. Armia szkieletów. Nie wiem, co może być dobre na te szkielety. Rozstawmy się na razie tak.
O, jaka muzyczka fajna, cmentarna. To są w ogóle jakieś opuszczone miasto. A nie, to są po prostu te jednostki cmentarne, że tak ich nazwę. To nie jest nic specjalnego. Aha, i przechodzą z tego miejsca też. 15 fal. No dobra, no to... Takie legion... zastępy szkieletów będą szły, rozumiem. No to magowie chyba nie są najlepsi na nich. W ogóle na te szkielety to takie... One są, że nie wiadomo co na nich jest dobre. Jakoś tak niezbyt coś... Wiadomo co na nie stosować, co nie stosować i... Nie. To może to kiedy indziej. A spróbujmy w tym haszu, co jest. Tak jakby teraz walczymy z innym złem już niż ten Weznan. To powinno być w teorii w prak... Znaczy, co ja mówię? To powinno być w teorii najłatwiejsze. Dlaczego? Aha, i w ogóle chciałem zmienić bohatera. Ja wcześniej między odcinkami to zrobiłem, a coś mi nie załapało. Wziąłem select. A, jeszcze tam mogę ulepszyć. To tak, precision. Double damage, to się przyda. Ok. Hero room i to jest tą bohaterkę chcę. Okej, okay, i zobaczymy co tu będzie. Jacy przeciwnicy będą szły? Pająki pewnie, a nie, bandyta. A tam magów mogę postawić tam. Aha, bo tutaj jeszcze coś będzie szło. Dobra, zobaczmy co to będzie się działo. Give me a target. No to raczej oni będą łatwiutko pójdą ci bandyci, nie, bez, są bez szans. Moim skromnym zdaniem. Nie jest to jakaś ultra kozacka jednostka. Bandyci kolejni, spoko. Możecie sobie tych bandytów dawać ile chcecie. Ja mogę ich klepać bez problemu. Sama przyjemność. Tego typu jednostki zwalczać. Aha, rozumiem, że tamtędy górą też możecie iść. Nie, nie, tutaj na dystans, na spokojnie. No właśnie, tamtędy już dołem idą. Patrz jakich mocnych mam tych... Te przywoływane jednostki, że... One tak tam cisną. No, tymi włóczniami jak robią robotę, dobra. Okej, spalili się. No, zapomniałem ulepszyć prawie. No, dystans ich. No coś tam z tyłu troszeczkę. Jeszcze raz, kurde, bo coś z tyłu za wolno klepią. Czyli trzeba... No to dobra, czyli najpierw... Czyli trzeba troszeczkę inaczej rozstawić. Ja sobie pierwsze trzy rundy pominę, bo nie będę was tam... Dobra, jesteśmy mniej więcej w tym poziomie, co by... na tym poziomie, co już byliśmy. Jeżeli chodzi czasowo i nie tylko. Ulepszymy baraki. Tu moja bohaterka awansowała. O, zaraz będą jakieś latające jednostki. Dobra. Tam ich obrzucimy. Tu też ulepszymy jednostki. No dobra, są proste jednostki, ale jest ich dużo. A nie było tak dużo pieniążków na starcie. To nam się w tym zrobił problem.
Także dobra, ta sytuacja powoli zaczyna być opanowywana. Okej, jest ładnie. Dobra, powinno być coraz lepiej. Ważne, że teraz w pierwszych tych trzech rundach nikt nie przeszedł. I mam nadzieję, że będzie gicior. Także tu mamy poziomy w tym lesie. No, zobaczymy, co tu nas czeka. Dobra, gargulce raczej pokonane powinny zostać. Tych bandytów trzeba uważać na nich. Okej, trzeci poziom maga. Tych magów na początku już bym ulepszył. Szybko sobie wbijmy kasy na tych. I ulepszeni, dobra. O, tam się spalili ładnie. Tu włóczniami ich obrzućmy. Tam na dole wilki są. Tam jest sporo oddziałów, żeby też fajnie było je obrzucić czymś. Dobra, ładnie tam obrzucone na dole. I tu trzeba baraki ulepszyć, żeby mocniejsi żołnierze byli. Tu można maga ulepszyć też. O, ten żbik, czy ryś, czy co to tam atakuje tej mojej elfki. A właśnie, zapomniałem, to już jest koniec. O, nowy przeciwnik, Rider. Armored. No to taki dokokrzony człowiek, wojownik. Z tego co widzę. No dobra, może być ciekawie. No to na każdego ze zbroją działa dobrze. Magia. Przerwało mi to, co chciałem powiedzieć, a ogólnie dziękuję Elanowi, bo zauważyłem, że tam jest błąd na odcinku, bo końcówka drugiego poziomu z poprzedniego odcinka jest na początku, bo coś się źle wkleiło. Ale no to mam nadzieję, że taki błąd się nie powtórzy i dziękuję jeszcze raz za zwrócenie uwagi. Bo naprawdę tego nie zauważyłem. Nie wiem, jak to się stało. Dobra, poulepszani. Mocni są ci rajderzy. Dość ciekawi zawodnicy, aż nadto ciekawi, bym powiedział. Trzeba naprawdę na nich uważać. Solidna jednostka. I groźna, naprawdę. Dobra. Dobra. Najgroźniejsza jednostka na tej mapie. Generalnie tutaj trzeba tych barbarzyńców dać. Tu na dole też można dać. Tu dajmy im to. Dobra. Okej. Dobra, to kolejną rundę mogę puścić. Pięknie, bardzo ładnie. Świetnie. O to mi właśnie chodziło. Dobra. Tutaj tych wargów, czy co to jest, trzeba pokonać. Okej, tutaj ulepszamy wieżyczki.
Lecimy z kolejną falą. Pillager! Ooo! Patrzcie. Magic Resistance Criminal. Area Attack. Ooo! Nie mówcie, że ja to mam wszędzie magów, oni są na magię odporni. Robi się nieciekawie w takim razie. O nie! Dobra, dobrze, że ci z tyłu poginęli. No nie, no, serio. Bo były same jednostki, które, wiecie, no, nie są odporne na magię i o to chodziło. No, on kosztuje 5 żyć, no to jak go nie pokonamy, to słabo strasznie. Dobra. Przynajmniej jednego trzeba załatwić. Dobra. Nie wiem, czy na te poziomy specjalne nie będą potrzebne te takie zdolności specjalne. Na przykład właśnie taka, no to co się kupuje za te diamenty, czy tam gemy, czy co to jest. Tamte rzeczy mogą się przydać. Ja się z golema. Jest. Zdążyłem z golemem. Dobra. Zobaczyć golema. O nie. Mocni są ci pillagerowie. Dlaczego ona się tam wyspełniła? Nie. Dobra. Give me target. Dobra, chodź, proszę cię. Dobra. No zrobiło się przez chwilę nieciekawie, ale jakoś tutaj wybrnęliśmy. Tam trzeba będzie po prostu muszkiety postawić, muszkieterów. Dobra, chodź tutaj, będziesz go klepać, w sensie strzelać do niego. No ale reszta jest naprawdę nie mało odporna, właściwie w ogóle na magów. Więc no reszta przeciwników nie ma najmniejszych szans z moimi wieżyczkami w tej chwili obecnej. Natomiast ten pillager natomiast ma szansę. Dobra, tutaj ulepszmy tych naszych barbarzyńców. Powinna być gitarka. Dobra, tu dajmy muszkiety. Na wypadek tych pillagerów. Muszkiety mają duży zasięg, także plus taki, że powinni mieć ich w zasięgu swoim. No bo teraz ci pillagerowie się będą pojawiać tutaj. Golemy też sobie radzą i baraki też sobie radzą z tymi pillagerami, także to jest plus. No patrzcie, critical. Dajmy jeszcze, żeby mogli headshoty im dwalić, dobra. No i od razu lepiej to wygląda. Okej, okay, bardzo ładnie teraz. Tak to powinno wyglądać, świetnie. Kurde, no od groma jest tych jednostek, naprawdę. Tu dajmy też golema kolejnego, żeby bronił przejścia. Kolejni pillagerowie się zbliżają. No, zabierają mi trochę HP. Nie ma co. Dobra, ładnie.
Okej, nie, przedostatnia fala. Myślałem, że już ostatnia też będzie. Dobra, golem na najwyższym poziomie. Okej, tych czarnoksiężników trzeba dać, dobra. Czternasta fala. Trzeba to ulepszyć. Dobra. No i tam sobie radzę ładnie, okej. Ma to ręce i nogi, dobra. I tu damy te ulepszenia. I tam na dole zaraz postawię golemy, żeby poblokować ich. Nie, naprawdę fajnie to jest wygląda. Tu się skumulowali, to im dam. Dobra. No i pokonani, dobra. I pillagerowie w ostatniej rundzie. Pytanie, czy coś tu jeszcze oprócz nich będzie szło. Aha, jak tutaj jest golem i ktoś się pojawi tutaj. Sumonowałem tyle i tyle tych golemów. O nie, teraz jak na złość idą górą. Trzeba się przygotować. Nie jak na złość, bo może nawet ci to lepiej. Zależy jak to patrzeć. No dobra. Okej, oj, ku ile tych grubasów idzie. Tych pillagerów całych. Dobra, a tam barbarzyńcy postaje na górze, to będę sobie radzić raczej. On wyda jakiś dźwięk, jak kocha bestia, jak zostaje zabity. Taki ciężki. Jest potężny chłopina. Nie ma co. Tu my ulepszymy zdolności władania toporem, czy co to jest. Wszystko im ulepszymy. No i to nic nie mogę dać na razie. No nie mam jak. Dobra. Wygląda na to, że ich pokonaliśmy. Jest! Także pierwszy poziom dodatkowy za nami. Na 3 gwiazdeczki. Czyli tak, Hushwood mamy za nami. Aha, i w Hushwood będzie kolejna. Bandit Lair, czyli może jakiś tam przywódca bandytów będzie, nie wiem. Później mamy ruiny Akarot, Glacial Heights, Sarel Gaslayer, czyli też jakiś, chyba jakiegoś pająka dużego będzie legowisko, nie jestem pewien. Rotwick, to jest to, co próbowaliśmy. Rotten Forest, zgniły las. Czekaj. Netherworld, fajne rzeczy wydają się, co tu możemy. Slow course, magic attack, slow enemies. O to kupmy sobie. Teraz będziemy mieli wszystko już na maksa. No dobra, także w kolejnym odcinku zobaczymy, które będziemy przechodzić i tyle. Także trzymajcie się, do usłyszenia, no i cześć.